Zrobiliśmy sobie te 5 wyścigów, żeby zdobyć, to jest, on się chyba Cyper nazywa, ten, to BMW M2, no nie? Teraz możemy sobie jechać na zlot i chyba odebrać ten samochód. Normalnie on kosztuje od 1 110 000 do 1 550 000. Także trochę trzeba na niego kasy wydać, no nie? No musiałem niestety straliko wziąć, żeby to wszystko szybko powygrywać, bo inne samochody to są takie... No niezbyt one sobie tutaj dają radę. Jedziemy na zlot, zobaczyć. Powinienem móc Cyphera teraz odebrać. Zobaczymy. No dobra, zajeżdżamy sobie na zlot i zobaczmy. Tak, na konsoli nikt ci pachołków na głowę nie zrespi. Tutaj też ludzie oszukują, ale nie tak tragicznie. Tak, zrobiłem sobie te 5 wyścigów wygranych. Bardzo proste to było, można było w jeden dzień w godzinkę wszystko trzepnąć. I chodźmy zobaczyć tego Cyphera. Pięknie, no samochód za darmo, kurde. I to jest nowy samochód, który wiesz, dzisiaj jakby go pojawili, no nie? Jeden gościu bardzo szybko nim jeździł, więc to chyba nie jest byle jaki samochód. Dzisiaj co, jechałem ten pojedynek na jednym wyścigu, gościu ładnie cisnął tym autem i miał nawet lepsze okrążenie niż ja w Straliko, nie? Więc kozak! Dobra, zobaczcie. Bierzemy sobie i odbieramy furę. Teraz do jakiego garażu? Kurde. Słuchajcie, mamy Cyphera, zobacz. Zobacz. BMW M2. Wygląda kozacko. Zresztą ten samochód wygląda jakby nie był nawet z GTA. Naprawdę ten model jest niesamowity. Jedno z myślę fajniejszych aut w tej aktualizacji. Naprawdę, kozak. Jedziemy na tuning. I widziałem, że naprawdę gościu wymiatał tym samochodem. Jak oglądałem jakieś tam testy, to nie widziałem, żeby ten samochód był jakiś wyjątkowy. Na pewno warto go mieć ze względu... Boże, Co to mi się tutaj pojawiło? Na zlot idziemy tuningować? Dobra! Ej, samochód mi się zaraz przed maską pojawił. No GTA po prostu. Już teraz można zauważyć, że dość takie stabilne auto się wydaje. Niebieskie BMW, dobra. Takie jak ma poczciwy krzyku, tak? Dobra, chodźmy na zlot. Nie wiem, co jeszcze wymyślę, zobaczymy. Samochód wygląda jakby to był jakiś taki mod, no nie? Tak nie wygląda, jakby to był z GTA. Ale tak, zdobyliśmy go i teraz wydamy prawie 500 000 na tuning. Coś tak podejrzewam. Ciekawe, jakie opcje ma ten samochód. Przekozacko wygląda, naprawdę. Wiadomo, że tam są jakieś różnice w stosunku do prawdziwej M2, ale i tak wygląda bardzo ładnie. Co my tu możemy zrobić? Tutaj mamy takie akcenty na dole. Ja lubię to robić w kolorze czerwonym. Fajne. Standard jest też spoko. Tyk. Mamy zderzaki. Lecimy dalej. Aha, tu mamy takie dodatki na błotnik. Do żadnego samochodu w GTA nie da się dać dystansy. To jest takie słabe troszeczkę, co? I tu mamy jeszcze taką dokładeczkę i akurat będzie mi pasować coś takiego. To zróbmy tak, tylny zderzak wymienimy na... O, możemy dać karbonowy, niech będzie. 14 000, ja pierniczę. Dobra, to już robiliśmy, to robiliśmy. Blok silnika, ale patrzcie, co tu jest za malutki silniczek. No to musimy wymienić. Na 2JZ, okej, niech będzie 60 000, kurde. To upgrade taki, żeby samochód szybciej jeździł, kosztuje mniej niż wygląd. A tej maski się prawie wcale nie podnosi, no nie? Słabiutko. Dobra, wydech. Dajemy coś takiego. Grill. No, taki BMW grill. Oczywiście, że damy taki BMW grill. Jest trochę do wyboru. Dam coś takiego. O, i tu będą światła wyglądać niesamowicie w tym samochodzie, bo te przednie światła są kozackie. Zaraz to zmienimy, nie? Te kolory świateł sobie wymienimy. Dobra, tutaj nie dajemy zapinek. W stoku wygląda najlepiej, tak? Czyli fabrycznie. No ja sobie coś tam pozmieniam. Tutaj mamy gładką maskę. No, możemy dać coś takiego. Klakson, wnętrze. Z łopatkami musi być. No i porobione. Tu chyba zostawię tak jak jest. Ty, ale sporo tutaj tych rzeczy można pododawać. Patrz, tu jakieś przyciski. Ja pierniczę. Siedzenia możemy zostawić, one już są sportowe. I klatkę. No nie wiem, co tutaj. Chyba bez klatki dam. Dobra, i patrzcie na to. Kozak. Teraz jaki kolor wybrać? Chyba czerwone. Ty, to będzie pasować mi. Oj tak. Wiem, co zrobię już. Patrzcie. Ale będzie kozak. I tak, bierzemy go, malujemy na czarny kolor. Pyk. Felgi i te wszystkie takie dodatki zrobimy na czerwono. Okej, to był dodatkowy kolor. I metalik. I szukamy jakiegoś czerwonego. Tutaj jeszcze próg będziemy musieli zrobić. Wydaje mi się, że będzie spoko. Kurde, hey, what? Patrz. Widać mojej Asuki szczękę. What? Kanarkowy żółty można zrobić, tak?
pasz, ej, jestem w... A czemu tak? Coś nie tak w tym samochodzie jest. Boże, suka, jak ty wyglądasz. Dobra, dach. Fajnie by było, jakby to z tyłu można było usunąć, co? Całkowicie. Możemy mieć taki dach wtłoczony. Ekstra. Podoba mi się. I progi. I tu musimy mieć w tym dodatkowym kolorze, no nie? Dodajmy sobie coś takiego szalonego. O, pasuje. Spoiler. Tutaj mamy trochę kaczek. Ja bym chyba tak zostawił. Chcę, żeby był takim sedanikiem. Niech sobie będzie sedanikiem. Pięknie. O kurde. Ale kozacko wygląda ten samochód teraz. Dobra, to mamy. Zawieszenie. Okej, nie siadł jakoś strasznie, więc jest dobrze. Felgi mi się mega podobają. Ale ja nie wiem, to są standardowe, czy... Zobaczymy, jakie tutaj są w standardzie, bo... Jak się wygrywa ten samochód... Ty, zobacz na to! To jeszcze można tu wymienić, ale kozak. Standardowe opony, to są znaczy koła, to są standardowe. Ty, ale zobacz, standardowe i są pomalowane. Dobra, kup, nieważne, dla mnie to jest sedan, no. Chodzi o to, że ma taką wystającą dupkę, no nie chcę dawać tam spoilera i niszczyć tego kształtu, o to mi chodzi. Ale zobaczcie, standardowe felgi są pomalowane na biało. Dlaczego Rockstar nam to zabiera i nie da nam pomalować standardowych felg, ej, straszne to jest. Ty, ale zobacz, one są, what, ale dziwne to. Dobra, nieważne. Chyba, że to nie są standardowe, a takie są normalnie do wyboru w grze też. A nie wiem. Sportowych mam ten. Aha, dobra, to nieważne, to nieważne. Nie było tematu. Dajmy coś takiego. I co? Albo czarny. Czarny pasuje. Antracytowe albo karbonowe. Ale zobaczymy jeszcze czerwone. Nie, czerwone chyba przesada trochę. Bulletproof. I tutaj bez dymu spod opon. No kozak. Jedziemy tym. Domową pizzę masz na kolację, to smacznego. Dobra, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy, bo ja chcę tę furę przetestować. Tak, jeszcze obniżymy, zobaczymy, jak obniżona wygląda. Mogliśmy w sumie Nissana obniżyć wcześniej, no nie? Jakoś tak nie skojarzyłem tego. Fajnie wygląda to BMW. Myślę, że spoko też można sobie to poakcentować. Te wszystkie zderzaki, progi. Patrzcie, jak długo się wczytuje wychodzenie z warsztatu. Strasznie długo. O, dobra, jesteśmy. Niestety, czekaj, przednie światła mi nie działa? A, działają. Patrzcie na to. Szkoda, że nie ma nocy teraz. Zobacz. Wow, ekstra. Taki diabeł mi wyszedł. Ja chyba mam jeszcze jednego takiego diabła. I co, to jest jakieś szybkie, czy nie? Pójdziemy sobie na jakiś wyścig. Zobaczymy, co ten samochód potrafi. O kurde, jak on dziwnie skręca. Czekaj, co jest? Ej, on jest prawie tak stabilny, jak ten nowy Lexus. The fuck? A on ma napęd na... No właśnie, na tył musi mieć, no nie? Oj, co to jest BMW? Na tył ma. Ty, ja jeszcze... Ja muszę wyścig nim przejechać. Chcę go sprawdzić. Wydaje mi się, że on może być dobry. Bardzo dobrze się trzyma drogi. Wow. Naprawdę, super robi zakręty. Tak jak Emerus, nie? Którego żeśmy sobie wcześniej testowali. Podobnie. Ja piernicze. Tak, przyspieszenie chyba nie jest za dobre. Tak jak sobie teraz jadę. I chyba start też nie jest. Też nie, nie jest zły. Te tylnonapędowe samochody potrafią tak dość długo mielić, no nie, w miejscu. A ten chyba w porządku. Zobaczymy, zaraz przejdziemy wyścig. Taka czarna mamba mi wyszła z niego. Taka gazela, kurde. A czekaj, a tutaj mamy chyba... Możemy sobie wjechać do piwnicy i tam powinny te światła ładnie wyglądać. Będzie ciemno. O kurde, ty. Zoba na to. Przyspieszenie jest standardowe, tak? Okej. No tak coś właśnie... Tak coś mi się właśnie wydawało, że nie jest jakieś fantastyczne. Patrz, jaki diabeł. O kurcze. Ile tu graczy jest? Jeden? Super, będę się ścigał? To dam mu wygrać, bo ja już mam Cyphera. Oj, Supra chyba lepszy start ma. Ładnie jedzie tą superką. Może nie będę musiał dawać mu wygrać, bo on mnie pokona. Ale w razie czego to dam mu, żeby wiesz, nabił sobie szybko. Nie no, Supra lepiej przyspiesza, widzicie, nie tutaj. Bardzo ładnie. O, gościu nie zna tego skrótu. Tutaj ten cień aerodynamiczny nie jest za dobry. Bo on czasami może cię tak dziwnie przyspieszyć.
Nie no, myślę, że z Kaliko ten Cypher nie miałby szans, mimo wszystko. On jest raczej do zakrętów, ten samochód. Raczej trzeba nim tak grać, żeby zachować cały czas tą prędkość, nie? Jak najdłużej. I starać się te zakręty tak pokonywać na przyczepność. Tutaj akurat chyba wyścig nie jest taki fortunny dla tego samochodu, bo jest dużo takich wybojów, miejsc, gdzie można obrócić samochód, ale ten się tak nie obraca łatwo. On się mniej obraca niż Subaru. Jest mega fajny w prowadzeniu. Kurde. Bardzo taki, wiesz, stabilny, nie? Masz co do niego zaufanie, że nie odpieprzy czegoś dziwnego jak RX-7 na przykład. Dobra, na koniec wyścigu to wezmę się gdzieś tak na niby rozbiję dla tego gościa, żeby nie stawać przed metą jak jakiś muł. Nie wiem nawet, ile tutaj okrążeń jest. Aha, jeszcze jedno okrążenie, okej, okay, to jedziemy. Dobra, to ostatnie okrążenie. O kurde, gdzieś się tutaj zabije. Jezu, ale się rozwaliłem, cholera. Ale się rozwaliłem. Nie, nie, przegram. A tylko nie to. Jedź, jedź. Zatrzymał się przed metą, też jakiś honorowy gościu. Widzieliście? Nie chciał łatwiej wygranej. No, to był honorowy gracz, to był honorowy gracz. Takich się rzadko spotyka. Rzadko. Zatrzymał się przed metą, kurde, jestem zaskoczony, no. Łezka w oku. 1.47 zdobyłem tutaj czas. No, jestem zaskoczony. Dokładnie, my name is Jeff. Dobra, jedną rzecz musimy sobie jeszcze sprawdzić. Musimy zobaczyć, jak samochód wygląda, jak jest obniżony. Mi się tak tylko raz zdarzyło. No, goście widział, że mu ustąpiłem chyba, no nie? Pojedynek był fajny. Supra kontra M3. Supra chyba częściej obracało ją. Tutaj jest ciężko opanować. Tu jest dużo tych wybojów. Łatwo jest tutaj wyobrazić taki samochód, który ma do tego tendencję. Na tym mi się jechało dobrze. Straliko to wiadomo, to pojedzie wszędzie, nawet po górach gdzieś tam, nie? Wszędzie jest dobre. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Straciłem panowanie, tak. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Patrzcie, jak się długo wczytuję po tych wyścigach. Ktoś coś kombinuje, ktoś jakieś glitche robi chyba. Budziki zobaczyć? Dobra, bo tutaj mówicie, że jest jakiś glitch z tym samochodem. Muszę sobie zmienić kamerę. Czekaj. Próbuję tak, to są obroty, a tu są kilometry na godzinę, że tam mile. Nie, no to chyba wszystko dobrze jest. Albo ja jakieś inne zegary dałem. Chyba jest okej. Jak ręce ułożone w kierownicy? A no faktycznie, ty, ręce w kierownicy są. O co chodzi? O Boże. Pół prędkościomierza jest zielone, a drugie pół czerwone. Nie no, nie pół. Nie no, chyba dobrze jest. Wiecie, bo ja może zegary wymieniłem tutaj czy coś. Może ja mam okej. Okej, no to musimy sprawdzić jeszcze, jak samochód. O, mamy noc. Ten diabeł dobrze będzie teraz wyglądał. Patrzcie, to jak mamy długie światła, to nam się dodatkowe te paski jeszcze odpalają. Pięknie. Dobra, i obniżamy gnoja. O, i siadł. Tak wygląda. Nie podoba mi się to BMW takie posadzone. Trochę za mocno. Wygląda z tyłu jak odkurzacz już, no nie? Niezbyt. Kurde, ale tak to kozacko wygląda. Nie, ja preferuję chyba bez obniżenia. Wolę chyba domyślnie. Saints Row? Chyba jest darmowa, nie? Saints Row na Epiku, z tego co kojarzę. To jest takie przesadzone GTA. Fajnie stunigowane. Nawet aż tak dużo kasy nie straciłem dzisiaj na te tuningi wszystkie. A zrobiłem 3 samochody, więc jestem mega zadowolony. No trochę dlatego, że tego samochodu nie kupiłem. Kupiłem tylko jeden samochód, czyli Emerusa. Ej, czy ja dobrze widzę? Patrzcie, tutaj w dziwny sposób podświetla się przedni znaczek. On nie świeci się swoim światłem, tylko on jest chyba oświetlony światłami przed nimi. Aha, jak się wysiada, to czekaj, musimy włączyć światła. Czekaj, bo tu jakiś... A, nie mogę broni używać.
myśliwca strącić. Dobra, nieważne. Pojazdy. I... O, właśnie, tutaj możemy otworzyć wszystko. Mamy taki silniczek powymieniany. W standardzie był bardzo mały, nie? Jeszcze chciałem włączać... Tu chyba, tak? O, widzicie teraz? Ten znaczek. Nie, tak... On nie jest całkiem podświetlony. Jak się włączy długie światła, to się... To on się już nie podświetla. Dziwne, co? Nie, zobaczcie, włączam długie? I pyk, on już nie jest podświetlony. Ale dziwne. No diabeł jest. Ej, samochód naprawdę fajny. Bardzo fajne auto. Także bierzcie, bo myślę, że się opłaca go zdobyć. Zdecydowanie. No jak za darmo, to kurde.